Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jaresek, Ares, chodź tu, chodź tu, chodź tu, pokaż się. Nie wolno przy ulicy, Ares. Przyjechaliśmy tutaj sobie, tak poprzednio Wam pokazywałem, no to weźmiemy woreczek po prostu i coś tutaj posprzątamy, tak? No bo widzicie, tu pola są orne, lasy, wygląda to tutaj katastroficznie. Weźmiemy jeden woreczek, spróbujemy nazbierać. Jak nazbieramy ten woreczek, to pójdziemy sobie tu. Tu przejdziemy na drugą stronę, tam do pojemnika i tam go do tego pojemnika wyrzucimy. Tak zrobimy. Taki jest plan. Aha, muszę sobie buty przebrać. No wiecie, byłem parę spraw załatwić. No, muszę się przebrać po prostu, bo no, nie mogę iść takich tutaj, bo tu było to, wiecie, i to jakoś się przebiorę, spróbuję się przebrać i iść trochę posprzątać, tak, bo dzień bez sprzątania dla mnie dzień stracony, bezpowrotnie, już i tak miałem kilka dni po prostu takich straconych, że no ale no trudno, tak wyszło jak wyszło. Także ja Was witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i pozdrawiam. No i zapraszam Was na film. No i do sprzątanka oczywiście, razem ze mną. Będziecie koło mnie, razem ze mną będziemy razem sprzątać. Ja się przebieram, no i lecimy. No to co? Sprzątamy, tu zaczynamy sprzątać tutaj. Zrobimy sobie bazę tutaj. To pozbieramy, później tu przejdziemy, tam troszkę posprzątamy i pójdziemy na dół, bo nie będziemy w tym kierunku i nosić to. Możemy schodzić na dół i zbierać po kolei. Zobaczymy, czy jest taki największy worek mój, czy się uda nazbierać, czy się nie uda nazbierać. No całego oczywiście nie, bo będzie za duży, ale tak, żeby można było nieść. No zobaczymy, ile tych śmieciuchów tu jest. Także będzie super posprzątane. Ja się będę cieszył. Aresek też się będzie cieszył. Wy też będziecie się cieszyć, tak? No, bo to jest jednak fajnie, jak jest czyściutko, no nie? Każdy by chciał iść wypocząć do czystego lasu, tak? Pospacerować sobie i tak dalej, ale czy to jest czysty las? Śmietnik. Masakra. Dobra. Robimy bazę. Zobaczcie. Cóż to się stało? Czysto jest. Nagle. Zobaczcie, nie ma nic. Jak jest czyściutko. I tak powinno być cały czas. No to zobaczcie, ile śmieciuchów. Taki kawałek. Z takiego kawałka tutaj. Zobaczcie, ile tego jest. Słoiki oczywiście, butelki. Valentine's chyba. No dobra, pakujemy. I idziemy tutaj posprzątać tam i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Pakuję to do worka. Pamiętacie te butelki tutaj? Nówki, bocianie. Zobaczcie, jakie już mam. A to jest ciężkie, bo tu jest dużo szkła. Także szybko się napełnił. Tutaj pozbierałem z tej strony to wszystko, co tu jest. I patrzcie, jaka butla, patrzcie. Patrzcie. Dębowa polska. Z takim korkiem. U góry, drewnianym. O. I 1,75 litra. Masakra. Jakie to jest ciężkie, ale trudno. Muszę to wsadzić do wora. No i to takie ciężary będziemy nosić. No, to wszystko przewraca. No nic. Idziemy teraz tu na dół. Coś dozbieramy. Nie uda mi się raczej wszystkiego pozbierać.
bo będzie za ciężkie, ale przynajmniej ten jeden taki worek zniknie stąd, tak? Już będzie czysto. Już tu jest ładnie. Nie widzę żadnych śmieci, także jest ok. Dobra, lecimy dalej. Ja teraz muszę zadzwonić do Darka, Darek Recycling. Pozdrawiam Cię, Darku. Zapraszam do niego na kanał. Bo akurat dzwonił, zauważyłem, muszę odzwonić do niego. Dobra, i pogadać. No widzicie? Taki kawałek zrobiłem. Jeszcze tutaj dokoptuję to, co tu mam. Bo po prostu to już jest takie ciężkie. To już jest takie ciężkie. Boję się... O, patrzcie, już podniosłem. Od razu mi się... Już mi się, bo źle podniosłem worek. Nie chcę, żeby mi się to po prostu wszystko porozwalało. A mam kawałek, żeby to tam zanieść. Po prostu tam. Tam jest sporo tych metrów. Także jeszcze tylko to maksymalnie dokoptuję. No i uciekam do tego pojemnika, bo no nie da rady, no nie da rady, no nie wezmę więcej. Ja na plecy tego nie będę brał, bo mam czystą kurtkę, a nie wziąłem kurtki na zmianę, tylko obuwie sobie wziąłem. No dobra, to pakujemy i uciekamy. Ares po prostu sobie leży i zadowolony, i sobie ogląda, i zadowolony. O, proszę. Brudny, jak zwykle. Dobra. Lecimy, pakuję to i lecimy do pojemnika to wyrzucić, tam gdzie to powinno być. Pauza. Po prostu to jest takie ciężkie, że trochę przedobrzyłem. A zrobiłem jakieś 200 metrów. No. I to po prostu jest taki ciężar, powiem wam, że... A jeszcze mam trochę, żeby tam dojść. Muszę dychnąć. No co zrobić? Tam już widzę też, że jakieś to wszystko było wysprzątane. Tam już jakiś lakier, czy co to tam leży. Masakra, już puszka, lakier. Ja się zaś będzie zbierać te śmieci. A dobra. Jeszcze chwilę, minutka, dychniemy i lecimy dalej. No to jestem. Zostawię go tu, obok tego pojemnika, żeby po prostu on był pusty, znaczy nie jest pusty całkiem, ale żeby po prostu ktoś przyjdzie, żeby mógł jakieś śmieci pojedyncze czy coś, jak nawet nie ma reklamówki, czy z taką małą reklamówką, żeby tu sobie wrzucali, tak, żeby to się nie belątało, bo to się nie rozrzuci, na pewno jak przyjadą, to od razu po prostu wezmą to z tym workiem. Nie będziemy musieli już, tutaj nie będę zapełniał im tego. Także, o, powiem wam, no trochę, trochę było noszenia, ale no cóż. No cóż, ja jestem zadowolony, troszkę tam posprzątałem, muszę tam jeszcze raz jechać. Bo myślę, że cały taki worek tam po spokojności na pewno nazbieram. Jest tam z tych śmieciuchów jeszcze zostało, powiem wam. Także jeszcze raz tam podjadę, to będzie tam czysto na jakiś czas oczywiście. Bo widzicie, co się dzieje. No. Człowiek posprząta, za jakiś czas znowu są śmieciuchy i raz jest więcej, raz jest mniej. Ach, nie wiem, czy to te ludziska się nauczą czegoś, czy się nie nauczą. Zaraz zrobimy odwrotność. O, dobra, teraz może być. No i ja sobie, widzicie, dzisiaj nie mam dnia straconego. Coś dobrego zrobione dla przyrody, dla nas, tak? No, może trochę nauki też u mnie na kanale, tak? Ludzie, żeby zaobserwowali, ile tych śmieci jest, tak? To jest najważniejsze, żeby zauważali, że są te śmieci, bo ludzie, tak jak mówię, chodzą po lesie, po tym, a oni nawet nie widzą, że są śmieci wokół nich. Po prostu nie wiem, czy, dlaczego to się tak dzieje, ale ta świadomość, właśnie mi chodzi o tą świadomość, żeby widzieli, że jest dużo tych śmieci koło nich, jak idą wypocząć sobie do lasu, bo gdzie chodzą ludzie, żeby wypocząć? Do lasu, tak? No, zazwyczaj coś zielonego, jakiegoś skrawka szukają, tak? A sami sobie po prostu robią takie coś, jak dzisiaj sprzątałem, no. A może taki pomysł wpadłem, wiecie, może by po prostu wyciąć te lasy, zabetonować, tak? Postawić może jakieś galerie, jakieś sklepy. Nie, będą sobie tam ludzie chodzić, wypoczywać. Nie będzie lasów, nie będzie nic. Wodę zagrodzić ogrodzeniem, całą wszystko to pogrodzić, żeby nie mogli chodzić nigdzie. No i zobaczymy, co by się działo wtedy, co? Lasów by nie było, albo były zagrodzone takim drut kolczasty, a jeziora wszystkie by były zagrodzone, nie ma wstępu w ogóle. No i ciekawe, co by wtedy mówili.
No tak. Masakra po prostu. Dobra. Oczywiście. To jest żart oczywiście, no ale wiecie, ludziskom czasami by trzeba było takiego kopa porządnego przywalić, żeby się obudzili w końcu. Żeby się w końcu obudzili, bo jak się bo to już po prostu to jest za dużo tego i w któryś dzień mogą się obudzić i już się tego nie będzie dało naprawić. No niestety, tak to działa. No. Jest pewny moment krytyczny, przekroczony i jest potem koniec. A pamiętajcie, że widzicie tam wokół nas, to tu jest ta zielona, to ta ziemia i tak dalej, to wszystko, co jesteśmy ubrani, co jemy, co produkujemy, to wszystko z tej ziemi właśnie, z tej naszej, to wszystko pochodzi. Wszystko. Nie, tak jak sobie myślą, że ze sklepu to pochodzi. To nie, to jest wszystko, cokolwiek by się nie jest na ziemi, co sprzedają ludzie, produkują, budują, to wszystko pochodzi z ziemi, z naszej ziemi. Dobra, trzymajcie się, jak się wam podobało, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja uciekam do domku, no i życzę wam miłego dzionka. Do następnego, pa.